A na koniec wracamy jeszcze do piątkowej konferencji u prezydenta Raciborza, który zdradził więcej szczegółów z pobytu wicepremiera Gowina w naszym mieście. Zapraszam na materiał. Wizyta wicepremiera Jarosława Gowina wraz z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz sprzed tygodnia to przede wszystkim oficjalne dołączenie Dariusza Polowego do partii Porozumienie i jej zarządu, ale także spotkania polityków z samorządowcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami PWSZ, o których prezydent opowiedział na swojej konferencji prasowej. Dostałem taki przynajmniej od nich zwrot, że spotkania były zorganizowane perfekcyjnie. Pozwoliłem sobie stwierdzić, że na Śląsku jest to standard. I no, mi tu ciężko jest oceniać, jak te spotkania wypadły ze strony tych, którzy brali w nich udział, czyli czy samorządowców, czy przedstawicieli środowiska akademickiego, czy też przedsiębiorców. Natomiast te głosy, które usłyszałem i to, co sam widziałem, to goście byli bardzo otwarci, nie było żadnego dystansu między zaproszonymi gośćmi a tymi, którzy przyjechali z Warszawy. Była taka normalna, cenna, merytoryczna dyskusja o sprawach, które nurtują każde z tych środowisk. Prezydent Polowy potwierdził także słowa wicepremiera, który zapewnił, że będzie wspierał Racibórz w realizacji projektów, które nasza głowa miasta przedstawiła w swoim programie wyborczym. Możemy tu liczyć na pogłębienie i jeszcze lepszą współpracę, jeżeli chodzi o samorząd i szczebel centralny. Jeżeli chodzi o panią minister Emilewicz, wskazała na takie trzy priorytety to, co wynika też z programu partii Porozumienie, ale jest to też w tym, co realizuje cała Zjednoczona Prawica, czyli deglomeracja, czyli docenienie mniejszych ośrodków przez na przykład przenoszenie części instytucji czy to z Warszawy, czy ze szczebla wojewódzkiego do ośrodków podobnych do Raciborza. W rozmowach nie pominięto również jednego z większych problemów, z jakim boryka się nasz kraj, w tym głównie Racibórz. Wyraźnie została wyartykułowana sprawa walki ze smogiem i ulepszenia programu Czyste Powietrze, a także programu, który wesprze gminy w zakresie tych zasobów, które gminy dysponują, czyli naszego, jeżeli chodzi o nas konkretnie, zasób komunalny, i jest to dla nas, tak jak Państwo dobrze wiecie, duże wyzwanie. Prezydent ponownie wyjaśnił także powody swojego przystąpienia do partii Gowina. Zaznaczył, że dla niego najważniejsze jest dobro miasta i jego mieszkańców, a program Porozumienia idealnie wpisuje się w rozwój Raciborza.